Cześć wszystkim, jestem w Karamoan, w wiosce rybackiej, która się nazywa Panimian. Mam nadzieję, że tutaj będzie fajnie. Jak widzicie, jest spokój od turystów, nie ma prawie w ogóle. Generalnie plaża nie należy, uczciwie tak powiem, nie należy do białych, ale może ma coś w sobie sama ta wioska. Nocleg mam za 300 pesos, więc jest wszystko ok. Chociaż moja podróż trwa bardzo długo, bo 25, dzisiaj mamy 28, godzina 13. Dopiero teraz rzucam plecak, biorę kąpiel i idę na godzinkę spać. Także tak to wygląda. No coś tutaj jeszcze mam wam pokazać. No same łodzie, jak to wioska rybacka, więc... może nawet gdzieś na jakieś ryby popłynę. Cześć wszystkim, witam. Słuchajcie, jestem w Karamoan, Island. Dotarłem, wyspałem się trochę, czas przejrzeć, co się tutaj dzieje w tej wiosce. Jestem w maleńkiej wiosce Panimian. Zaraz zobaczymy, jak tam jest. Tu jest mój pokój, 300 pesos płacę. Mam z tyłu toaleta, nie ma air condition. Różnica jest szalona między 300 pesos fan, czyli wiatraczek, a 1000 air condition, więc wybrałem po prostu opcję tańszą. Dobrze, idziemy. Słuchajcie, więc zamknę pokój i zaraz wejdziemy na plażę. Jest to wioska, mała rybacka wioska. Widać tutaj życie tych ludzi, że żyją tylko z ryb. Natomiast jak widzicie, tutaj z przodu jest, tam dalej jest następna wioska. Zaraz pójdziemy prosto do tego. Wszyscy się patrzą. Teraz wejdziemy do wody. Same łodzie. I woda, jak dotykałem, była cieplutka, czy ten, ale jedna taka. Na pewno jestem przekonany, że do tego Panimian, konkretnie do Karamoan, raczej turyści tutaj nie zawędrują. Tak samo jak Natspan Beach w El Nido. W Natspan Beach w El Nido jest podobnie tutaj w Karamoan. Także dlatego, że to miejsce jest bardzo oddalone od miejsca, z którego mogliby turyści przyjeżdżać. Dlatego przyjeżdżają tutaj, ale podróżnicy z plecakami, takimi zakręconymi chyba jak ja, i pewnie tutaj wrócą, ponieważ jest to taki klimat, jak widzicie, piękny, fajny. Ja bardzo lubię to. Tym bardziej mam nadzieję, że tutaj popłynę z jakimś rybakiem na jakiś połów ryb. Zobaczymy. Przejdziemy się tutaj do dzieci. Oni najlepiej tam wariują ze wszystkich, dorośli są. Ale lekko się zawstydzeni. Ja lekko stremowany, bo to moje pierwsze wyjście tutaj. No i generalnie tak to wygląda. To wszystko sobie tak leniwie płynie. Łodzi jest tutaj bardzo dużo. Hello! Łodzi jest tutaj bardzo dużo. Same właściwie łodzie. O, proszę bardzo. O. Jeszcze chłopiec nam coś zaśpiewa, widzicie. Także tak to wygląda. Przejdę się jeszcze kawałek w tą stronę, bo idę w stronę Mushroom Bar. Podobno tam jest najlepsze jedzenie. A to już jest godzina 5, słońce już zachodzi. Więc trzeba się po prostu czegoś najeść. Zobaczymy, jak to będzie. Także jeszcze chwilę i dojdę do zobaczyska. Trzymajcie się. A jutro w planach mam... Aha, jutro jest niedziela palmowa, więc chciałbym się udać do Karamoan Town, oddalone jakieś tricyklem 15 minut do centrum i tam zwiedzę. Mogę tutaj wypożyczyć motorek, skuterka, 400 pesos na cały dzień, to jest jakieś 30 zł, nawet tańsze niż nocleg, którego mam tutaj. No, ale zobaczymy, jak to jutro będzie. To się trzymajcie, na razie.
Zabuhay mo kaya'y may araw pa na sisikat upang tumanglaw sa iyong landas. Karamay mo ngayon luha at hirap. Mayroong ligaya bang magaganap? Cześć, witam. Słuchajcie, dzisiaj sobie zaszaleję. Płynę tylko z Denisem tutaj, dlatego że no nie ma turystów dzisiaj, jest poniedziałek. No i niestety musiałem trochę do wycieczki dołożyć, ale mam nadzieję, że będzie fajnie. To jest ta łódź właśnie. Denis robił co mógł, żeby tam załatwić jedną osobę więcej, ale niestety się nie udało. Mało, naprawdę bardzo mało turystów jest tutaj. Zaczęły się wakacje. Dzieci w szkołach mają wolne, także tak to wygląda. Dobrze, a tą łodzią popłynę. Tam w tej czapce białej strażackiej jest Denis. To płynę. Słuchajcie, tak wygląda tutaj, a podobno będę tam zwiedzał parę wysp. Zobaczymy jak będzie. Na pewno wszystko umieszczę na zdjęciach i na filmie. Witam wszystkich. Słuchajcie, takich wysp, takich plaż nie znajdziecie chyba w Tajlandii nigdzie pustych. Zobaczcie jak tu jest pięknie, jak to wszystko wygląda, a generalnie jest tutaj parę, ta jedna łódź się przypomniała, więc jest
można tutaj zostać na cały dzień. Generalnie nie potrzeba pływać po wszystkich wyspach. Ale jednym słowem chciałem tylko powiedzieć tyle, że no, Tajlandia jest piękna, ale Filipiny są najpiękniejsze. To jest mój 8 cud świata i go znalazłem. Właśnie Filipiny. Słuchajcie, przypłynąłem na drugą wyspę. Nie znam teraz nazwy, jak się nazywa, nazwy są, tamta się nazywała ma coś tam, a ta ha, coś tam, nie wiem. Generalnie nie ma to większego znaczenia, jak się nazywają. Jest tutaj naprawdę ich dużo, tych wysp. Można zrobić sobie rzeczywiście na Karamoan, można przyjechać raczej nie na 2 dni, tak jak ja, 3 dni, 3 noce właściwie, ale tutaj trzeba przyjechać na Karamoan na 1 tydzień, cały tydzień. I potem jest taka opcja, że można sobie wziąć łódź. Karamoan jest tam daleko, w tamtą stronę. Także jest to kawałek. To by było tyle. Słuchajcie, zobaczcie tutaj, jakie muszle są. Piękne, pan wyciągnął z wody, z morza. Teraz będę sobie pił kokosa z Denisem tutaj. Popływałem. Mini Lajos, kolejna z trzecia wyspa, którą dzisiaj zwiedzam. Zobaczcie, jaka malutka, plus turystów zero, tą łodzią przypłynęliśmy, także wygląda to bosko. Piękne miejsce, ten Mini Lajos mi się najlepiej chyba podoba, tamte też były fajne, ale tu jest taki spokój. Wejdę do wody. O! Tam jest kolejna wyspa, plaża, generalnie, zobaczcie, czarujące miejsce. No witam, słuchajcie, jestem na kolejnej małej trzeciej wysepce, Mini Lajos się nazywa. Zobaczcie, jaka mała wysepka, pusta, nikogo nie ma. Tutaj przypłynęliśmy tylko tą łodzią. No i zobaczcie, jakie urokliwe miejsce. Fajne, nie? Także tak to wygląda. Teraz sobie popływam. Może przestanę mówić, a popatrzę. Klify. Cudowne. No i tak to tutaj jest.
punkcie Karamoan. Za 30 minut wypływam do Sabang. Porcie, no jak to porcie? Przygotowania gdzieś tam do czegoś. Pokażę wam tylko jeszcze teraz, tutaj sobie kawę wypiję. To na stoliku stoi. Jedzą sobie teraz śniadanie, jest pół do siódmej. A co jedzą na śniadanie? Zobaczymy, ryż na pewno znowu. Ryż z jakimś makaronem. Coś takiego. Tam ktoś kawę pije. Sklepik, jak widzicie, no to nie jest tak jak w Tajlandii bogato. Ale zobaczcie w sklepiku co jest. Takie rzeczy są. Jak bułeczki. Normalnie, o. Pani, a to pan jest. Kawy, dużo kawy jest. No i tak ten sklepik wygląda. Tu mają jajka. Wszystkie sklepy, bo shopy takie małe. A rano oczywiście myją ludzie coś tutaj. O, piorą raczej, piorą. Pani z miotełką siedzi. Leniwie się zaczyna dzień. Także, no, a tam jest port, do którego już się udam. Do Sabang, potem Sabang do Naga i z Naga do Lakzepi. Wodę pobierają sobie tutaj. Dobrze, to by było też. No, jestem w Sabang. Przypłynąłem z Karamoan tą łodzią tutaj. Ciasno jak diabli, 2 godziny. 120 pesos. Zobaczcie, trzeba, jak oni cudują, żeby w ogóle ludzie mogli wyjść na ląd. Port znajduje się tam z boku. Najprawdopodobniej nie można było dopłynąć do niego i dlatego robią, przenoszą wszystko w ten sposób. Mi się udało przejść, jakoś tutaj wszystko ok. No dobrze, to by było tyle. Trzymajcie się, o tutaj Nasysz po hello. Nasysz pozdrawia. Machaj, hello. Hello. Proszę bardzo, a tam z tyłu jest port. Minivanem udam się do Nagano.